Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w King's Bounty Legenda. No i dzisiaj zaczniemy od pogadania z Jarskim Castleholdem z fajką w dłoni i tatuażem w kształcie ryby na ramieniu. A więc, karamba! Wszyscy dymać na pokład o tysiąca jeży morskich, niech mi dorsz zejdzie na skórę, niech mnie dunder świśnie. Co powiedziałeś? Och, żółtodziu, pić poznać, żeś nie żeglował, żeś nie poznałeś zapachu słonej morskiej bryzy. Nie zrozumiesz języka słonego wilka morskiego. Masz na myśli chyba starego wilka morskiego? Do tysiąca prążkowanych śledzi. Chcesz uczyć starego żeglarza, jak powinien kląć? Tak, tak, człowieku, nie mylisz się, znasz samym kapitanem Ribasem, starym rysiem morskim, który przerał wszystkie morze i oceany Endorii. A ja nazywam się Sirius Opes, przy okazji powinien się mówić nie ryś, a wilk, wilk morski. Co za uparty człowiek, ty pierwszy raz spierasz się zamiast pytać o moją podwodną łódź. Moją łódź podwodną. Jeśli przechodziłeś, czemuż było się zatrzymywać? Czemuż było mnie zaczepiać o tysiące cerberów? Chcę wiedzieć, gdzie możesz zabrać mnie swoim statkiem. Ciebie, człowieka? I co jeszcze? Zastanawiam się, zaproponujesz mi wzięcie na pokład elfa lub demona. Naprawdę nie wiem, jak udało ci się coś do Kordaru i tak tu sobie spokojnie spacerować, ale Korda toczy wojnę z Darionem. Chcę wiedzieć, czy czasem nie jesteś szpiegiem i czy nie jesteś pana tajemnicy mojego statku. Zapomnij, nie dam ci pojeść na pokład. Generalnie to bywałem w porcie Darionu, odwiedziłem Wyspy Wolności, a raz czy dwa to nawet musiałem potajemnie przewieźć oddziały elfów. Opowiedz mi o swoim statku. Ciekawa rzecz, prawda? To nowy wynalazek naszych inżynierów. Nazwano go nieprzeciekalną opałową łodzią do podróżowania przedennych poruszeń napędem śródłowym. Co? Dobra, bez komentarza. Zgadzam się, człowieku, ta łódź porusza się pod wodą. Niewidzialna dla wroga, niewrażliwa na sztormy, choć potrzebuje głębin. Niech mnie dunder świtnie, jak moja mój przyjaciel kapitan. Tak, dzięki naszym wynalazkom my kastądy powieliśmy wodę, ląd i powietrze. Dostaliśmy do głębin. Naukowcy, techniczny postęp. Zapamiętajmy słowa, wkrótce wszyscy zapomną waszej magii, a w każdym domu będą urządzenia, które ułatwiają życie przeciętnemu krasnoludowi. Przepraszam, muszę iść, do widzenia w stary szopie morski. Dokładnie, póki nic od niego nie wyciągniemy. A tu jest jakiś strumyk. Zamarzam, zamarzam. Czemu strumyk do mnie mówi? To jest dziwne. Strumyk, który mówi: rany, czy mogę ci coś pomóc? Może zrobię ognisko i na ciebie kilka płonących polan. Nie, nie o to chodzi. Potrzebuję wody, magicznej wody z efickiego źródła. Źródło z Welinie. Znajdź Dianę, rusałkę. Proszę o wodę, będę czekać. Nie chcę, żebym cię ogrzał. To nie, niech będzie. Jak trafię do Elinii, to poszukam tam twojej rusałki. Elnia to jest kraina elfów, więc zanim tam pójdziemy, to panie, to zamarzniesz 15 razy tutaj, ale dobra, twoja wola. Wspomnisz me słowa wodospadzie. Czemu ja kurwa gadam z wodospadem? Niech to dunder świśnie. Do 5 milionów martwych serwerów, niech to dunder świśnie, no. Ale cóż, nie chcę tam dunder, to świśnia, my póki co idziemy robić misję. A ten dunder mnie chce gonić, fuck off. Nie dobrze. Zapiszemy grę i spróbujemy go wystrolować dokładniej. O, tu jest jakaś winda. Zobaczymy, dokąd ona prowadzi. Właśnie na windę! Ha, 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 ha! Who is the boss? O kurde. Ta winda jakaś sobie przedta nie była. Co najmniej, gościu? Wojownik, pozdrawiam cię, człowieku, nazywam się Dragon z Woli Bogów, jestem skarbnikiem prawdy, posiadam specjalny dar, pomagam godnym ludziom poznać samych siebie, swój myśl i potencjał. Chcesz poznać samego siebie, czy chcesz ujrzeć, co w tobie drzemie i posiągnąć harmonię? Jeśli tak, czekam na twoją, na ciebie próba prawdy. Brzmi to, jakbym rozmawiał z elfem, a nie gnomem, czym jest owa próba. Próba pozwalająca powiedzieć się każdemu, kto jest tego godzien. Według ciebie blisko ci do areny prawdy, jednak daleko ci. Pod szkołą się zajmiesz się lepszy czy silniejszy. Zgadzam się poddać próbie. Arena prawdy otwarta jest tylko dla osób tygodnych, nie? Każdy może wejść na arenę. Musisz być dostatecznie silny i przekładać wiarę swych współtowarzyszy. Jesteś pewien swych sił? Poziom powinien być nie mniejszy niż 10. Twoja armia może być muszą być kompletnie rozwinięte. Dobra, to nie chcę jednak tu iść. Czy to jest jakaś arena, tak? Na której będę musiał walczyć. Czy ta arena to jest jakaś podturniejsza wersja tej areny, która jest w Darionie? A skoro w Darionie ma tam niemożliwych, to z tą sobie chyba odpuścimy. No i póki co. Aaa! Wrogowie się obudzili, uciekać. Nie! I tak na kogoś wdepłem, fuck. Niedobrze, nie chcę tutaj walczyć, za dużo was jest. Foch, w tej grę. No wreszcie po takim czasie będę musiał jakąś walkę rozegrać, ponieważ nie mam innej możliwości.
Ale jak tylko ciekawi, kiedy takie walki masowe wrócą, że powiedzmy przestanę uciekać przed wrogami, ponieważ będą dla mnie zbyt potężni, to sądzę, że za jakiś czas będziemy już w stanie tak sobie powojować na bardziej racjonalnym poziomie bytu. Ale aktualnie mamy tej walkę, która wcale może nie być taka prosta. Muszę dość dobrze spanować użycie mojej ławicy, ponieważ bez tego... O! Bez czegoś takiego straty mogą być całkiem spore. Górk ma dużo łuczników i tak najbardziej mnie boli ta grupa pająków, co jest na środku, ona jest naprawdę potężna. Może wywołać wielkie straty wśród moich jednostek i to takie naprawdę bolące. To będzie spam obserwatora na mnie, zaraz się to będzie boleć. Patrzcie, spam, drugi spam, trzeci spam, czwarty spam i piąty spam i szósty spam. DAT SPAM! Bez komentarza, dobra. Smocze strzały na łuczniku są wyjdzie tak i tak. Ponieważ ktoś musi hasować te pajączki, ponieważ one będą wielki problem na pewno dla mnie sprawiały. Z uwagi na tą ich wielką wytrzymałość. A wiesz co? Ty zareagowali w tych. Bum, bum, bum. Trzy meteory, ładnie. Ładnie, tak zero, trzy meteory na wroga. O, jakiś kapelusz, kapelusz czarownika. Ciekawe co on daje. Broń się. I cóż, teraz bombardują tymi swoimi tymi, niedobrze, autoatakami. To nie jest takie przyjemne. Ale artefakt w skrzyni, tego jeszcze nie było. Przestańcie, głupie obserwatory nie bombardują, no. Ej, zaraz pozabijam, dosłownie, ja zaraz tam pójdę i ich pozabijam. Dobra, halabarda może by, tak? Strachu, ciachu i po strachu, chłopsiu. Wiesz co, misiak, nawet jak pobiegniesz rozbiegiem, to nic się za bardzo nie da, więc pójdź tutaj póki co. Ty wężuś, wiesz co? Gonna be flanked. Kona gonna be flanked is good idea. Dobra. Jakieś zaklęcie by się przydało. Kto jest najsilniejszym oddziałem, pomyślmy. Z którego by tak zrobić widmo. O! Z was zrobię sobie widmo. I wystaje was do walki z pająkami. Wasze widmo. Całe 24 jednostki. Bardzo mocny oddział. Dobra, Żółtosław Wampirosa, czyli Żółtosław Wampirosa, Żółtosław Wilkołosław to boju. I znowu spam obserwatorami, o! Jeszcze ten zmusił mojego do ataku mojego. Biedne widmo, kurde. Mojego człowieczka musiał walnąć. Więc mi się wydaje, że pająki te widmo na hita pocisną, co mi się w ogóle nie przyda, ale to szczegół. No, krytyk za 9555. Zajebiście. Zobacz, smocza strzała. Słusznik za wiele nie zrobisz, chyba nie chociaż w te obserwatory tam z tyłu. O, ty wykończysz wszystkich całkiem dobrze. I śmierć mi jest całkiem na rękę. Ty tych się pozbądź. I teraz tak, ławica musi pójść koniecznie. Koniecznie pająki musi trafić. Na resztę tam wolne, by pająki trafić, bo pająki będą mi teraz straszne szkody mi zadadzą w swojej turze. Ale to zaboli, to strasznie. Więc jak najbardziej się da. Chyba że... O! To jest niegły pomysł. Trz! Skamieniliśmy go troszeczkę, przez co ma dużo większą wytrzymałość i obronę. Na takie fizyczne. Znaczy to wytrzymałość 55% dzięki moim butom. Tej wytrzymałości swojej bazowej 55% wytrzymałości. To jest zabójcza wytrzymałość. Ty Wolverine, jak się nazywam czasami do boju. Nie zaczynam jakby to się dalej potoczy ogólnie, no. Nie widać, fokus na moich łuczników leci. Chyba Grach naprawdę chce, żebym wymienił łuczników na kanionierów. Też tak sądzicie? Bo mi się coś tak wydaje. LOL, jaki krytyk! 1800! What the fuck? 2000? Wiesz, mi się to nawet nie w pełnym oddziale. Wow. Niezły wynik. Źródosław, ty chyba nie byliśmy mógł użyć tej umiejętności. Niestety nie za bardzo. Ale tam na pewno jakieś tam umiejętności możemy ułożyć. O, 2000 do końca. Jednych obserwatorów mniej, zawsze jakiś pożytek dla wszechświata. O, drugich mniej. Przepraszam, jakże mi smutno. Ty, buduj obserwatory, czemu bierz moje biedne jednostki? A masz. O, ta strzała. Ten damage! Te wybuchy! Te pioruny z nieba, te piorony. Zabić obserwatory się da. No, niedużo ile zabiłaś, coś tam, zawsze coś padło. A ty ją pomóż i po walce. Yeah, zwycięstwo nasze. 30 szał zostało jeszcze. No, ta walka też się nie opłaciła.
Tylko mówię, że musimy jeszcze tylko się podszkolić, nim te walki tutaj staną się dla nas opłacalne w jakikolwiek sposób. Bo teraz sobie mamy dużo mniej kasy niż zyskujemy, przez co będziemy na minusie w końcu niedługo. Nie wiem, tam trochę mam jeszcze kasy, jeżeli chodzi, mogę stanąć artefakty zawsze, nie? Ale no kurde, no znowu taka bez wyjścia jakby taka sytuacja. I to nie jest wcale dobre, muszę się tam wydostać, a sytuacja, widzicie, jest naprawdę trochę bez wyjścia. Tutaj przejście jest zawalone, więc trochę kupsztajn. Nie, może będziemy mieli szczęście i to jakoś się rozdzielą ten dwójka, ponieważ będę chciał przebiec jakoś tędy, no. Ach. Ajajaj, może to wytnę po prostu. Dobra, ucieczka nawet w miarę się udała. Zanim udało mi się zebrać runy mocy, no ale już nic nie poradzę na to, nie? No i cóż, teraz pozwiedzajmy trochę bardziej górną część górnego Hrodgaru. O tak, zabójczy, o tak, zabójczy, no to po prostu widzę, że... twórcy powiedzieli mi dość jednoznaczne przywitanie. Po prostu sobie odpuśćmy walkę z tymi krasnalami. Matko Boska, krasnale mnie gonią ogrodowe. O, magiczne kryształy, całkiem fajna sprawa. To kolejne. Fuck, jak teraz uniknąć tego krasnala? A, uciekniemy! Udało się nam, dobra. Byleby ten teraz krasnal zostawił. To są jakieś inkwizytorzy robią. Lalkarz. Kolejny lalkarz! Wszystkim był wcześniej w innym miejscu. O, ciekawe. O, to jest to urządzenie, o którym mówiła nasza duchę Ludwelina. Moje urządzenie zaczęło się nawet iskrzyć. Generał musi być jest już bardzo blisko. Ach, jestem tam. Na ziemię za tym mostem. Na ziemię za tym mostem. Na zierni za tym mostem? Dobra, bez komentarza. Podejdźmy bliżej, ja muszę zabić te potwory. O kurde, panie. Panie. Ja bym się jednak z nimi nie bił. Uwierz mi na słowo, Arystopeles, my tego nie chcemy. My się z zabójczymi bić nie chcemy lepiej, Arystopeles. Uwierz mi na słowo. Trzeba będzie jakoś wykorzystać ich głupotę, żeby nam się dostać. Musi nam się udać, For Damasia. Sium. Och, bogowie odchłani, co to ma nie być? Generator? Ach, och, nie rozśmieszaj mnie, ja myślałam, że technologia Endori nie może mnie niczym zaskoczyć. Dobra, żarty na bok. Energia to jest pewna, powinna mi spokojnie wystarczyć, więc dalej, nie stój tak. Pociągnij za te dźwignie, zaraz, zaraz, ale przecież stoję w kole. Nie martw się, błyskawice nawet ci nie muśnie. Podejdź po prostu do moich akumulatorów, już przyzwałem je do ładowania. Dalej, nie stój tak, krzynia do manewry, 0 na 100, przynieś za dźwignię. Bum! Tylko 21%, pociąg za dźwignię. Bum! Dalej, ładujemy. Ładujemy. Tym razem urządzenie liny zawiodły ją. Błyskawica wyrwała się spod kontroli i niemal się zabiła. Na szczęście udało ci się jakoś z tego wybrnąć. Uj, dziwne, spróbowałam uruchomić kulę i uff, pierwszy raz mi się śliwa przytrafiło, ale jeszcze przecież... Ale jest to przecież pierwszy raz, gdy ładuję swoje urządzenie za pomocą błyskawic zamkniętych w wielkiej puszce. Nic się nie stało. No dobra, jeszcze raz zapomniałem za dźwignię. Już! Spokojnie po wszystkim, moje żony zostały w pełni naładowane, nie musisz się już stać. Nie musisz już stać pod piorunami, wreszcie. Wystraszyłeś się? No teraz dopiero przekonasz się, czym jest prawdziwa bitewna Technomax z Litanu. Zgodnie z umową zawieram z tobą pakt mieszkańców Endori. Jestem do twojej dyspozycji, świetnie. No i mamy kolejnego ducha po naszej stronie. Panie! I to nie byle jakiego ducha. Ale o mocy Liny się przekonamy już całkiem niedługo, będziemy jakąś bitwę mieli sensowną, bo raczej nie chcę walczyć z samymi zabójczymi, nieśmiertelnymi, niepokonanymi. O, tam jest skarb. A, Siwerek, siwy Siwerek musi pójść po skarb szybkami. Orna magii. Bardzo mi się przyda. Chociaż wolałbym bardziej jakąś runę mocy, chociaż właściwie to ile brakuje mi jeszcze tego całego, tych run całych do rozwoju magii chaosu. Całkiem sporo niestety, niedobrze. Ciut niedobrze, są zabójczy. Gdzieś ten lalkarz chodził. O, tu pamiętam, że jest taka piramida, tylko żeby ją odblokować, chyba trzeba wszystkie posągi Faendoru znaleźć i przeczytać oczywiście. Właściwie w tym stronie do tego króla, do którego mamy dojść. Oby, powiem tak, oby nie w to. A zapewne będzie właśnie to. O, właśnie to jest ten posąg Faendoru. Zresztą wszystkie, co do tej pory znaleźliśmy, a trzeba znaleźć zupełnie wszystkie. Jestem ciekaw, które pominęłem, bo widzę, że tam trzy się nie świecą. A trzeba znaleźć wszystkie, więc idąc, że ten może być jednym z trzech, to ciągle nam dwóch zabraknie i niedobra sprawa. O, i nawet czterech brakuje, to jeszcze całkiem sporo tam tych posągów brakuje. I tak to dobre miejsce, by pozostawić coś za pamiątkę, coś dla potomnych jako pamiątkę. Ile nam brakuje aktualnie? Raz, dwóch,
trzech, czterech, niedobrze. A co tam powiesz, typku? Strażnik Nilsu. Witam cię, podróżniku, nazywam się Nilus. Jestem, a nie, to jest strażnik Nilus, aha. Jestem historykiem i geografem, członkiem gildii geografów. Strzelaj się nas, przed sobą widzisz piramidę Fandora, słynnego doreńskiego króla podróżnika. Jeśli chcesz, mogę ci nie powiedzieć, tak? Opowiedz mi o niej, tak, powiedz mi o niej. Król Fandor Leonor żył w Endori w czasach starożytnych. Bardzo jej podróże i marzył o tym, by podróżować po całym świecie i odkryć jego tajemnice. Jego syn dorósł i mógł już objąć tron. Fandor posadził sobie statek i udał się w podróż. Odwiedzenie wszystkich zakątków Endori zajęło mu wiele lat. Gdy powrócił, opowiadał niezwykłe historie z podróży, z których często była tak niesamowita i niewiarygodna, że niektórzy za króla za szaleńca lub kłamtę. Tak czy siak, król Fandor był pierwszym, który zdołał odkryć podróż po całej Endori i stworzył pierwszą pełną mapę krainy. Uważa, że mapa ta ma wyjątkowe właściwości. Każdy władca będzie gotów je zapłacić, by ją mieć. Jednak przewidujący Fandor ukrył skarb w piramidzie, do której wyspy, bo trzyma tylko ten, kto posłuży jego wędrówkę. Tylko ten, kto zwędruje cały świat. W najważniejszych miejscach swojej podróży król postawił obelisk, czyli duże kamienne słupy. Jeśli odwiedzisz wszystkie 13, otrzymasz klucz do piramidy. Wielu już śmiałków próbowało powtórzyć pierwszym Fandora, ale żadnemu się to nie udało. Mi się udało, większość już odwiedziliśmy. Skąd będę wiedział, ile z obelisków odwiedziłem? Widzisz? Te 13 kamieni? Tyle samo jest obelisków. Zatniesz obelisku, rozświetli się jeden z kamieni, że tylko dla ciebie. Tak, każdy widzi te kamienie inaczej, niezależnie od tego, ile obelisków dotknął. Gdy rozświetla się wszystkie, otworzą się drzwi do piramidy odkryć. Doskonale, wiem, podróżuję, więc spróbuję znaleźć wszystkie obeliski. Tak więc spokojnie, już ich znaleźliśmy, więc na dużego tutaj problemu nie ma. Chodzi, że się boję, jaka mam dojść do tego starego króla, skoro tu są tyle zabójczych oddziałów. By mogłem przez całą kopalnię się wrócić poza wizją, zrekrutować oddziały na maxa i sprawiać się z tymi zabójczymi biciami, ale koniec końców kasy mi zabraknie, więc to nie jest na taki mądry pomysł. Będzie trzeba kombinować. Ja tam innej opcji nie widzę. Nie jak wy. Będzie trzeba kombinować. Koń pod górkę. Ponieważ tylko tu jeszcze możemy iść, to nie wiem co jest. Zbyt widomy się może zostać aktualnie, z tego się domyślam. Za ta arena cała, nie? Chyba tak. Więc może więc aktualnie jedna droga, która pozostała, to niestety ta. A na niej był ten lalka, czy ten jeszcze inny olbrzym, więc nie jest zbyt przyjemnie. Ajajaj, to może być ciężkie. Ale chyba ktoś sobie poszli, co jest ciekawe. O, lalka się już przyjdzie niestety. Ciężko będzie go wyminąć zapewne. Ale się postaram. Tylko to jest takie miejsce, gdzie można łatwo go wyminąć. Hop. I tego spróbujemy też wyminąć, chociaż to może nie być takie proste. Dało się. Tam jest jakaś fontanna, ale chyba ominiemy ją. Tam jest też intelekt. No ale dobra, ominiemy to. Nie będę się z tym babrał na wizji teraz. Póki co jednak, udamy się chyba bardziej do przodu. I tu chyba mamy coś dziwnego, co to w ogóle jest. Jaki czort to jest, jakiś tron? Jakiś stary krasnolud. Hej człowieku, bądź tak miły, pomóż nam, co się stało? Widzisz, mój syn dorósł, dziś skończył 40 lat. Wow, stał się pełnoletni. What the fuck, 40 lat to pełnoletni? Też możesz nawet pić piwo, what the fuck? A to myśmy się skarżymy na ten. No to, że dopiero do śmiasta jest pełnoletność. Ja cię kręcę. Dlatego postanowiłem podarować mu prezent. Wychodzić temu cycowi, że wkroczył w dorosłe życie. Co ty, Ferdynand? Kiepski jesteś, czy co? Że nazywasz tego cyna cycem? Postanowiłem ukryć prezent, by mógł zdobyć go, wskazując się sprytem. Zamówiłem specjalne drzwi ze skomplikowanym zamkiem runicznym i schowałem za nim prezent, ale mój syn zakuta pałac źle ułożył runy, a ja zapomniałem kombinację otwierającej drzwi. Proszę, pomóż nam. Czemu miałbym nie pomóc dobremu człowiekowi? Dobremu krasnoludowi? Oczywiście, że pomogę. To świetnie, porozmawiaj z moim synem. Ma obrazek rozwiązanie, przy pomocy którego można pomyślnie otworzyć zamek. Może tobie się uda, oddzięczymy ci się. Spoko. Chcesz się do czegoś przydać? O, fajny masz ten obrazek. O kurwa. O kurde. Jak ja czegoś takiego nie lubię. Dobra, dobra, trzeci jest młody, dobra. Będzie trzeba kartkę i będziemy sobie kodować. Gdzieś wszyscy zakodujemy sobie. Zeżycie od polskiego. I się na niech pani złości. Młotek. Trzeci. Dobra, jedziemy z kill-offem. Nie, czekajcie, jeszcze pomyliłem. O, jakoś tak, drugi, dobra. Czyli drugi jest kill-off. Minecrafterzy są już się dumni wszyscy. Teraz buty. No, myszka mi się włączyła. Jak mi się myszka psuje.
Buty. O, znowu się włączyła. To jest dziwne w tej myszce. Ziup. O kurde, już pokręcone. A, tędy. Buty są pierwsze, dobra. Butek jest pierwszy. Piwo! Coś co robi każdy chyba. Piąte piwo, więc czwarta strzała. Piwo jest piąte. Więc strzała jest czwarta, okej. Dobra, znaleźliśmy. Czyżby nie udało się coś jak prostej zagadki? Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Popatrz na swoje palce, są takie cienkie, a spróbuj moimi paluchami przejechać po tym obrazku. Cóż, zgodnie... Nie przejeżdżałem palcami, ja to po prostu w głowie zrobiłem. Cóż, zagadkę można wykonać na wiele sposobów, niekoniecznie wtykając w życie paluchy. Dobra, pomogę ci. Dzięki człowieku, cały czas po mojej stronie. Jak chcę do maszyny dojść, póki co zaczę. Do maszyny chcę dojść. Postaram się ją rozwikłać, tą zagadkę, tylko że chcę do maszyny dojść jakoś, ej. Chcesz się czegoś przydać? Masz takie kajkę, co mam myśli, chcę na tylko otworzyć zamek, ale chcę do maszyny samej dojść. Aha. Czy mam teraz nią klikać? A tak, aha, dobra. Czyli tak, trzeci powinien być mod. Mod trzeci. No mod, rusz się. Jak to się stało? No. No mod trzeci ma być. Jak, czemu to się czasem przesuwa czasem nie? O matko, wiecie co, może to poza widzą zrobię? Kto jest za? A, co to się z jakiejś tutaj nie widzę dzieją? Strzała powinna być czwarta. Piwo powinno być piąte. Nie, czemu się zamieniło? Wyjedźcie wy z tym. O, Kirov powinien być który? Drugi. Więc Kirov z motem musimy jeszcze zamienić. Nie z tym! Jakie oszustwo, ej! Od czego to zależy, co się z tym zamieni? O. No. O! Ewy ostatnia raz zadła się na tym miejscu, otrząsnęło głośno w swym środku mechanizmu z kodem. Sekundy otworzyły się cichym szelestem. Psiu. Nadszedł czas, gratulacje mój snu! Znaczy, aż dorosło życie, chcesz podawać prezent. Och, naprawdę, jaki to prezent wygląda na wózek, ale. Co najnowszy model niedawno spłacony z mech karadu. Wózek o zwiększonej ładowności PGP902A. Rany, tato, najlepszy prezent, nawet o tym nie śniłem. Niesamowite. Tak, synu, dokładnie ten wózek. Przy okazji wykonano go na specjalne zamówienie. Rama zrobiona jest ze stali żelaznej, a ręko jest pokryte są skórą rekina. Wiem, mod, że lubisz takie rzeczy. Dziękuję ci, człowieku. Gdyby nie ty, musiałbym wysadzić te cholerne drzwi prochem i kto wie, czy by się stało się z wózkiem. Nagroda 167 punktów doświadczenia i kryształy magiczne 3. Cieszę się, że mogłem ci pomóc. Powodzenia. Szkoda, że zero kasy, no ale cóż, nie można być wybrednym, nie? Jaki dom w ogóle jest? Właściwie haj na jakiś czas. No dobra, wiecie co? Na tej zagadce skończymy ten odcinek i w kolejnym odcinku spróbujemy znaleźć tego durnego króla tego całego miejsca. To chyba skarb był, tak? Skarb. Haha, skarb na koniec odcinka. No i póki co odziska. Hejoza. Zajebioza. Nartoza. I w ogóle. Hejoza.